Cześć, witajcie na kanale Papierowa Embers, gdzie wszystko kręci się wokół książek. Ten odcinek będzie bardzo krótki, bo jest to odcinek wyjaśniający, co działo się ze mną, co będzie się dziać i jakie mam plany dotyczące tego kanału. Wiem, że odcinki były dodawane różnie i bardzo Was za to przepraszam. Ja wiem, że obiecałam, że będą odcinki dotyczące Shadow Hunters co tydzień, ale niestety się nie wyrobiłam i nie będę się z tym wyrabiać. Jednak bardzo bym chciała robić coś związanego z tą tematyką, jednak to nie będzie tak systematycznie, jak planowałam. Musicie zrozumieć, że trochę też jestem zmęczona tą tematyką, bo reakcje pojawiały się co tydzień. Minimum siedziałam 20 godzin nad montażem jednej reakcji. Dodatkowo też był zlot Nocnych Łowców, więc bardzo po zlocie chciałam odpocząć i tak naprawdę to cały czas się ciągnie za mną, bo ja w ogóle jeszcze nie odpoczęłam. No właśnie, i tu przechodzimy do tego, co się ze mną działo. Ciężko jest nagrywać, kiedy ma się złe dni. Jeszcze bardziej jest ciężko, kiedy ma się świadomość, że Wy, widzowie, widzicie we mnie taką wesołą, spontaniczną, zakręconą dziewczynę. Tak jest, ale nie zawsze. No i niestety nastały gorsze dni i one się za mną bardzo długo ciągnęły. To nie był miesiąc, to nie były 2 miesiące. Trudno o tym mówić i myślę, że nie jestem gotowa, aby Wam powiedzieć, o co tak dokładnie chodzi, ale może kiedyś zobaczymy. W końcu powróciła moja energia. Ja mam naprawdę wiele planów i chciałabym wszystkie je zrealizować. Naprawdę mam mnóstwo pomysłów na ten kanał. I nie chodzi tutaj tylko o te klasyczne recenzje książek, ale też właśnie takie życie według książkoholika. I mam nadzieję, że teraz pójdę za ciosem i skoro mam energię, to będą się pojawiać odcinki, to kilka odcinków w ciągu jednego tygodnia. Ale nie chcę Wam obiecywać, kiedyś Wam obiecałam i przez to się dodatkowo martwiłam, że o nie, jutro jest wtorek, a przecież obiecałam Wam, że będzie we wtorek odcinek, a ja nie daję rady. I to było bardzo złe, bo ja wtedy strasznie się denerwowałam, potrafiłam zarwać tą nockę i był odcinek. Ale tak naprawdę, jeżeli poczekacie jeden dzień, to chyba nic się nie stanie, prawda? No właśnie, trudno też się przyznać, że mam jakieś gorsze dni, gdyż dużo osób pisało do mnie, że... Może powiem prosto z mostu, tak jak pisaliście, że dużo osób myślało o samobójstwie. To jest naprawdę ciężki temat i myślę, że też bym kiedyś chciała nakręcić odcinek o tym. To było... Z jednej strony to była taka dawka energii. Wow, ja komuś pokazuję, że warto żyć, że to życie jest zakręcone i trzeba korzystać z tego. A z drugiej strony... Okazuje się, że ja również czasami nie daję rady. I nie chciałam Was zawieść i nie chcę Was zawieść, ale no czasami tak właśnie jest. Tak, więc... Ruszam od nowa, będą recenzje takie dość klasyczne, chociaż nie, one są w moim stylu, więc raczej nie są klasyczne, tylko zakręcone. I tak, ten uśmiech coś znaczy, przyjdę do Was ze świetnymi propozycjami, więc wyczekujcie. Mam nadzieję, że jeszcze do końca tego tygodnia się pojawi recenzja kilku książek, raczej recenzji kilku książek. No i planuję odcinki, które będą kręcić się wokół książek, czyli tak jak... 2 tygodnie temu to było Co wkurza książkoholika, taki odcinek i chciałabym iść za ciosem i właśnie taką serię wypuszczać. Zobaczymy, jak to będzie. Dajcie znać, czy w ogóle Wam się podoba taki pomysł. Druga rzecz to jest taka, że będę na targach książki w Krakowie. Chciałam ustalić jakieś spotkanie jednak i to jest złe, że to powiem publicznie, ale zawsze jak ustalę, że możecie mnie spotkać w tym miejscu o danej godzinie, to Wy tam jesteście, ale boicie się do mnie podejść. I stwierdziłam, że lepiej będzie po prostu spontanicznie Was spotykać na tych targach. Jak mnie widzicie, nie bójcie się, ja nie gryzę, nic nie robię, nawet jestem miła. Nie, naprawdę jestem miła, ja naprawdę jestem miła, serio. I możecie wierzyć lub nie, ja również wtedy się stresuję, ale w taki pozytywny sposób, że no wow, ten ktoś mnie ogląda, mnie zna, Jezu, jakie to jest dziwne, ale zarazem takie wesołe, szczęśliwe, więc korzystajmy z takich chwil. Na pewno będziecie mogli mnie znaleźć w piątek o godzinie 15:30 w kolejce do Nicolasa Sparksa. Kocham tego gościa, dzięki niemu czytam romanse. Tak, to wszystko się zaczęło od Nicolasa Sparksa i chciałabym nagrywać vlogi, planuję coś z Nicolasem Sparksem, mam nadzieję, że mi się uda, zobaczymy, więc tak, wtedy możecie mnie spotkać, w natargach też będę jeszcze w sobotę i w sobotę będę na totalnym spontanie sobie chodzić tam i z powrotem. Nie mam jakiegoś konkretnego planu, jak chodzi o sobotę. O, możecie mnie śledzić na Snapie, wtedy będę mówić, gdzie jestem, gdzie zamierzam być, co robię. A jak bardzo Wam zależy na jakimś spotkaniu, to po prostu dajcie znać, gdzie chcielibyście się spotkać i tyle. Po prostu umówimy się na randkę. I jeszcze jak chodzi o moje plany, to do soboty chciałabym wypuścić 3 odcinki wrap up, gdzie będą recenzje książek, które ostatnio przeczytałam. Reakcja na fanfiki o mnie i o Sebastianie. Wiem, że za tym bardzo czekacie. No i zobaczycie, mam nadzieję. I trzecie to w sumie będą 2 odcinki, bo to będą 2 vlogi z Londynu. Jeden już mam całkowicie zmontowany, a drugi czeka na narrację, którą dodam. Mam nadzieję, że się wyrobię, jak nie, no to trochę później zobaczycie te odcinki. No i oczywiście, właśnie, będzie też recenzja Władcy Cieni. Pytacie, czy już przeczytałam? Jestem w trakcie czytania. Nie wiem, czy zdążę do soboty, wątpię, ale jeżeli nie, to pojawi się w przyszłym tygodniu. No i pamiętajcie, że jeżeli Wy jesteście aktywni, to mi się chce. I Wy, i ja tworzymy taką machinę. I razem siebie napędzamy. I to mi się podoba. Jesteście w sumie aktywni, więc nie mam co narzekać. Więc to by było na tyle. Pamiętajcie, na targach się przyznawajcie do mnie, a ja będę się przyznawać do Was. A, no i oczywiście możecie pisać propozycje, co byście chcieli ujrzeć na moim kanale, czego chcecie więcej i czego oczekujecie w przyszłości ode mnie. I to by było na tyle. Myślę, że już na jutro będzie reakcja na fanfiki, ale nie obiecuję, ale wydaje mi się, że jutro już będzie. Do zobaczenia.